No, witajcie w kolejnym odcinku. Zaczepił mnie Jorn, jak siśmy, i tu mamy jakiś nowych ludzi, dobra, którzy sobie przyszli za nagle. I zobaczmy, który z nas jest lepszym szermierzem. No, chyba że obleciał cię strach. Skoro... Odłóż broń! Nieźle! No, krawę też go nie będziemy. Zostawiamy ci ludzie, co przeszli tutaj przed chwilą. Jakiś strażnik, ochroniarz, strażnik? Nieźle, całkiem nieźle. A pomyśleć, że jeszcze niedawno ledwo podnosiło się rozgrzany pręt w kuźni. Ostatnio mieliśmy mniej czasu, żeby rozmawiać. Nawet nie wiem, jaki... No proszę. Cięciwa i kilka strzał potrafią w każdym miejscu zdobyć coś do jedzenia. Zgłodniałem od tego biegania. A masz na to... Jestem pewny, że jeśli odpowiednio go podejdziemy, to piekarz z pewnością poczęstuje nas chociaż jednym bochenkiem. Ten chleb naprawdę dobrze pachnie. Niczego za darmo nie rozdaję. Dość mam już takich darmozjadów jak wy. Trzeba było walczyć za swoją ojczyznę, a nie obżerać teraz nasze spichlerze. O, to poczęstuje nas. Niczego tu nie dostaniemy. Nie ma co tracić czasu. Jesteś pewny, że dobrze się czujesz? Może wróciła ci gorączka? Właściwie to jest mi trochę gorąco. Mam pewien pomysł, gdzie moglibyśmy się trochę ochłodzić. Widzisz te wszystkie butelki? To jest to słynne wino z archolowskich plantacji. Moje ulubione. Chyba ktoś nieźle sobie tutaj popił ostatniej nocy. Sprawdź, czy może czegoś nie zostawili. A ja trochę ochłodzę się w rzece. Pewnie, szukamy winka. Hej! Wszystkie butelki wina są puste. Pewnie Bastian odsyła je po opróżnieniu do winnicy. Cholera, a taką miałem ochotę na wino. Skoro już tu jesteśmy, to może odwiedzimy chatę Kurta. Musi mieć ukrytych kilka butelek jakiegoś dobrego rocznika. Jezus, chłopie, dałbyś sobie spokój z tym winem. To tylko plot. Pamiętam takie jedno ładne miejsce w pobliżu wioski, które kiedyś znalazłem, gdy byłem tutaj za młodu. Moglibyśmy tam usiąść na spokojnie, napić się, zjeść i porozmawiać o wszystkim. Poszukam tego wina, a ty mógłbyś zrobić nam coś ciepłego do jedzenia. Kojarzysz jeszcze ten przepis matki na rybę w zębatym zielu? Kurt najlepszym rybakiem nie jest, ale z pewnością w jakiejś beczce ukrył kilka świeżych ryb. Masz tutaj przepis i zębate ziele. Resztę powinieneś znaleźć sam w chacie. Wystarczy, że zbierzesz wszystkie składniki i podejdziesz do kuchenki. Pamiętaj tylko, żeby w ostateczności możesz też spróbować skorzystać z któregoś rusztu albo ogniska w okolicy. Gdzie jest? Mówił coś o czymś, co musi załatwić w lokalnej... To co, co robimy, rybki, nie? Jakiś przepis. Rozumiem.
Nie lubię, jak mnie ta gra prowadzi, nie? Jak wciskałem mi wątek. No ale co zrobić? No może to jest taki początek tylko. Niektóre problemy same się rozwiążą. Co to było? Zupa rybna. To było to? Nie. To było to. A wszystkie są. Po zapachu czuję, że wyjątkowo udało ci się niczego nie przypalić na kuchence. Ja znalazłem to wino, ale wygląda na to, że Kurt trzyma je w skrzyni pod kluczem. To dobra okazja, żebyś zobaczył co nieco o kunście ślusarza. W końcu te wszystkie lata u mojego mistrza nie poszły na marne. Pokażesz mi, jak otwierać kufry? Kto wie, kiedy ta umiejętność może ci się przydać. Dotarliśmy tutaj praktycznie bez złotej monety przy sobie. Czasami trzeba trochę pomóc losowi. Oto to. Jeśli chodzi o otwieranie zamków, to podstawy są niezwykłe. Wystarczy, że włożysz wytrych i musisz nasłuchiwać tego, co dzieje się w środku. Jeśli usłyszysz kliknięcie, to znaczy, że możesz kontynuować przekręcanie zębatek. A jeśli usłyszysz trzask, no cóż, lepiej, żebyś go nie usłyszał. Pamiętaj, że ten sam zamek za każdym razem otwiera się trochę inaczej. Czasami zębatki są lekko zastane, czasami ktoś niedokładnie przekręcił. Wraz z rozwojem swoich umiejętności będziesz jednak uczył się jak... Chyba mamy już wszystko. Chodź za mną i się nie odciągaj. Nie chcę, żebyś zgubił się gdzieś w lesie. Możliwe, że wpadniemy też na jakieś dzikie zwierzę. No pewnie. Naprawdę sądzisz? Zaraz powinien być level. To sobie dobijemy do łuków. Jesteśmy na miejscu. W końcu mamy chwilę, by odpocząć. Pamiętam, jak jeszcze dobrych 20 lat temu przybyliśmy tutaj wraz z rodzicami. Ojciec też jeszcze wtedy był. Ale jesteśmy tu i teraz. Tylko my. Dokładnie tacy, jacy jesteś. W takim razie wypijmy za tych, których z nami już nie ma. I miejmy nadzieję, że choć część naszych przyjaciół z Londram także zdoła tu dotrzeć. Marvin, zrobiliśmy to, co było konieczne, żeby uciec i przeżyć. Nikt nie miałby za złe tego, co się wydarzyło. Ukradliśmy amulet z grobu własnej matki. Gdyby jakiś mag z naszej wioski się o tym dowiedział, to chyba by nas przeklął. Wojna wszystko zmienia. Sami oddaliby nam ten amulet, żebyśmy mogli uciec. Londram nie ma szans obronić się przed orkami. Może gdyby mężczyźni tacy jak my zostali bronić własnej wyspy, to szanse by się odwróciły. Nie jesteśmy żołnierzami, Marvin. Pozostaw obronę kraju tym, którzy zostali do tego przeszkoleni i którzy otrzymują za to żołd. Napijmy się za nich i ich walkę. Niech zapewnią Myrtanie lepsze jutro. No, ta kamera idealnie mi się ustawiła. Jak się czujesz po dniu pełnym przygód? Znacznie lepiej.
Dobrze było w końcu zakosztować zwykłego wioskowego życia. Dopijemy to wino i wrócę do łóżka. Wypocznę jeszcze trochę i kto wie, może ruszymy do miasta. Nigdy nie miałem okazji zobaczyć tej metropolii. Z opowiadań wiem, że nic w całym królestwie nie może się z nim równać. Mam tylko nadzieję, że w porcie będą potrafili przyrządzić ryby tak jak na naszym Londram. Powinniśmy już wracać. Wracać? Już teraz? Dopiero co tu przyszliśmy. Kto wie, kiedy będzie kolejna okazja, by tak spędzić miło wspólny wieczór. Poza tym, zostały nam jeszcze dwie butelki wina. Dobra, dawaj to wino. No, plus 1000 doświadczenia, nowy poziom. I się obudzimy. Obudzimy się. O, o. Tak coś czułem. Dlatego nie pijcie alkoholu. Alkohol to zło. W końcu się obudziłeś. Widzę, że wczoraj nieźle sobie pofolgowaliście. Gdy dotarliście tu w nocy, byliście całkiem pijani i cali przemoczeni. Co wyście robili? Jorn stwierdził, że potrzebuje trochę rozchodzić to ukąszenie. A później dotarliśmy nad rzekę, otworzyliśmy butelkę wina i tak jakoś wyszło. Nie tłumacz się już, Marvin. Młodość rządzi się swoimi prawami, ale nie jesteście już dzieciakami. To, co zrobiliście, było bardzo nieodpowiedzialne. Co gorsza, wygląda na to, że od tych wszystkich atrakcji stan twojego brata jeszcze się pogorszył. Co prawda, najgorsza gorączka już minęła i jego stan się ustabilizował. Czemu ja się na to zgodziłem? Nie ma co popadać w panikę. Ja zostanę z Jornem i będę go doglądał, a ty spróbujesz zdobyć jakieś mocne lekarstwo. Wiesz, gdzie powinienem zacząć poszukiwania? W wiosce przebywa mag wody Lokfar, ale śmiem wątpić, żebyś dostał u niego jakiś specyfik na przypadłość twojego brata. Tutaj trzeba wiedzy jakiegoś porządnego alchemika, a jedyny, jaki przychodzi mi do głowy, to Bodowin. Gdzie go znajdę? Wyjdź z wioski w kierunku miasta. Gdy miniesz kotlinę z kaskadami, jego pracownia będzie tuż na wprost. No i dobra. Na tym sobie skończymy. Dzięki za oglądanie. Hej.